Cieszę się z tego. Jest to dla mnie naprawdę bardzo wzruszające, ponieważ wprawdzie jest to dość odległy czas, ale mimo wszystko przeżywam to bardzo. No i rzeczywiście wychowałam Natalię, to w gruncie rzeczy właściwie jakaś rekompensata była za stratę bardzo, bardzo mi drogiej córki, która była naprawdę wspaniałym człowiekiem. Trochę głos mi się załamał, bo przypominają mi się niestety te tragedie. Ponieważ mieszkałam tam wiele lat, tam urodziła się moja córka i syn. Szczęśliwa, że myślicie tak o mojej córce. Ania była dzieckiem bardzo wesołym, bardzo radosną dzieckiem była. No i zawsze wydawało nam się, że była dość uzdolniona. Od 4 roku życia uczęszczała już do przedszkola muzycznego, gdzie została jako pierwsza wytypowana na fortepian i brała lekcję u pani profesor Waszko. Dziecko, to jest twój wybór. Ja może bym coś innego wybrała, bo ja miałam bardzo przystojnego męża. No ale twój wybór, zakochałaś się, trudno. W Poznaniu. No i rzeczywiście rokowała jakieś takie wielkie nasze nadzieje. No niestety w pewnym momencie jakoś jej się nie bardzo to już chciało ćwiczyć. No i przerzuciła się po prostu na śpiew. Były też pewnie, że nigdy nie jest tak gładko, prawda, jakby się chciało. Miała też kryzysy różne i nieraz, prawda, były takie momenty, że mówiła nie dość. No, różne recenzje były, prawda, różni dziennikarze wypisywali różności, że idzie na łatwiznę i tak dalej. To nieprawda, ona była pracowita po prostu. Była pracowita, mówi, że w końcu ona śpiewa dla ludzi. I za to ją ludzie kochali. I za to ją ludzie kochali, tak. Po prostu znajdowała jakiś kontakt taki, umiała z ludźmi rozmawiać, była po prostu normalnym człowiekiem. I wydaje mi się, że właśnie dlatego, że była taka normalna, była lubiana i to do tej pory. Jeszcze w tej chwili idąc na cmentarz jestem wprost zaszokowana. Zawsze jest pełno kwiatów, zawsze zniczy. No nie było jeszcze momentu, żebym zaszła na cmentarz, przypuśćmy na grób i zobaczyła pustkę. Jakby bardziej opanowany nieraz tam musiałem troszeczkę przytrzymać. Ona lubiła się i zabawić, i prawda, ten, a Jarek był bardziej animatorem. No, ale później to się chyba trochę zmieniło. Była taka sytuacja, że mogła nie urodzić tego dziecka, także lekarz radził jej w ogóle, żeby usunąć, bo mówi, że nie przetrwa tego. No, ona powiedziała, że nie. A jak pamiętam, to modlili się całą noc w dwójkę. Chodziła nieraz i kładłam się na ramię. Albo jest mi smutno, mamusia, albo coś takiego. I przez życie wiesz, a pewnie... Chwile radości były też chwile jakiegoś takiego, prawda, starcia się, no tak jak w każdej rodzinie. Ale było wszystko bardzo poprawnie. Najważniejsze, że się kochali. Dosyć ciężko wyjechać do tych Stanów. Ciężko. Tym bardziej, że właśnie Jarek się sprzeciwiał temu.
nie chciał, żeby jechała. No to ona pojechała, prawda, i nawet pamiętam, że trzymałam Natalię na rękach w oknie, i ona do samochodu wsiadała, płakała. Mała płakała i ona płakała. Przypuszczam, bo jest takie przysłowie. Tak długo człowiek żyje, jak pamięć o nim istnieje, prawda? Kochani, to chyba nie przypadek. To znaczy, ja myślałam, że organizatorzy nam ufili jakiś podstęp, ale oni byli sami zdziwieni, jak powiedziałam, że właśnie dzisiaj moja babcia kończy 80 lat. W tej okazji chciałabym, żeby spędziła je w wyjątkowy sposób. No samo miejsce jest wyjątkowe. Babcie, nie uniesiesz, ale tylko od nas.